Witajcie w kolejnym odcinku. W ostatnim materiale sprawdzaliśmy, ile polscy aktorzy zarabiają w serialach. W tym odcinku sprawdzimy, ile gwiazdy są w stanie zarobić na reklamach. A więc zaczynajmy. To, że znane gwiazdy zarabiają na reklamach dużo, to chyba wszyscy wiedzą. Poukładamy sobie dzisiaj te zarobki oczywiście od tych najmniejszych do największych. Ale stwierdzenie, że ktoś z naszego rankingu zarabia mało, jest mega śmieszne, bo aż śmiesznie mi się o tym mówi, bo te kwoty są niewiarygodnie wysokie. Zresztą sami zobaczcie. Nasz ranking otwiera Katarzyna Sokowska, która jest m.in. jurorem w Top Model. Za kampanię reklamową dla biżuterii Apart oraz pewnego lakieru do paznokci zarobiła 260 tysięcy złotych. 300 tysięcy złotych zarobiła Urszula Dudziak. Może przez większość z Was nie jest ona znana. Moim zdaniem jest to taka wokalistka jednego hitu. Wystąpiła w reklamie świątecznej Play oraz reklamuje pewien suplement diety dla seniorów. Kolejne miejsce w naszym zestawieniu zajmuje Margaret. Zarobiła ona łącznie za reklamę 400 tysięcy złotych, reklamując m.in. lakier do paznokci, tą pewną sieć komórkową oraz piwo. Po 450 tysięcy złotych za reklamy zgarniają Maciej Musiał oraz Julia Wieniawa. Julia Wieniawa reklamuje lakier do paznokci, farbę do włosów oraz buty, a Maciej Musiał pewien bank oraz jeden z fast foodów. A teraz jedna z bardziej rozpoznawalnych osób w polskich reklamach, czyli Małgorzata Socha. Za reklamę mebli, biżuterii oraz kosmetyków zarabia łącznie 700 tysięcy złotych. O 50 tysięcy więcej zarabia Małgorzata Korzechowska, która poza reklamowaniem biżuterii oraz kosmetyków reklamuje pewne centrum handlowe. A teraz pora na osobę, która przez wiele lat była na szczycie osób najlepiej zarabiających w reklamach. Teraz plasuje się na drugim miejscu, czyli chodzi o Kubę Wojewódzkiego. Za reklamę napoju gazowanego, kosmetyków, browaru oraz sieci komórkowej zarabia łącznie 1 000 000 złotych. Obecnie najlepiej zarabiającą osobą na reklamach jest Martyna Wojciechowska. Za reklamę biżuterii, szamponu do włosów, operatora sieci oraz wody mineralnej zarabia łącznie aż 2 miliony złotych. Jak widzicie, jeśli Twoja twarz jest rozpoznawalna, możesz na reklamach zyskać miliony. A ja mam nadzieję, że ten materiał się Wam spodobał. Jeśli tak, to tradycyjnie zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz. Jeśli nie subskrybujecie mojego kanału, to zróbcie to teraz. Zapraszam Was także na mojego Instagrama oraz Facebooka. A my widzimy się już w kolejnym materiale. Trzymajcie się i do zobaczenia.